Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio. W kolejnym odcinku FIFA 16 Ultimate Team was tutaj witam. I tak, wrzuciłem MTA. Komentarze były, i te dobre, i te złe. A jakie to może mieć znaczenie w kontekście całego nagrywania? Szczerze, na razie żadne, poza tym, że jeszcze będą parę momentów z nagraniami odcinków MTA. Tylko trzeba tę ekipę zgarnąć. Ja się muszę ogarnąć co do MTA, bo jestem tak kiepski, że nawet już takie zombie potrafiły mnie zabić. Ale dobra, ja tu nie będę tyle jeszcze gadał o tym MTA, bo będę miał na to czas. Okej, otwieramy kolejną pakę. Szczerze, nie wiem, czy zbierać na ten żeton. Tak na dobrą sprawę równie dobrze mógłbym kupować, ale ja na tą FIFA nie chcę kasy ani grosza wydać. Już całą grę kupiłem, to mi wystarczy. No ale dobra, otwieramy za 7,5 kafla. Niech się dzieje co chce. Ja tutaj już przymykam oko na to. I co mi się trafi? Aj, się boję. O, Van der Wiel! Jest pierwszy Paryżan. Tak jest. W końcu. Dobra paczka, jeszcze mamy Sven. Jest! Będzie zgranie z Calhanoglu. Dobrze, wyśmienicie wręcz. No ja po prostu nie wierzę. Świetnie. Mamy jeszcze tak, o prawy obrońca z Celta Vigo. Mamy drugiego Hiszpana na prawej obronie. Kallström z ligi holenderskiej. Szwed. Mamy bramkarza z drugiej ligi angielskiej. Fajnie. Dwóch zawodników. Już mamy trzech zawodników z Celta Vigo. Kurde. Ile ten ma gwiazdek? Cztery gwiazdki sztuczek. Kurcze. Ten ma tylko dwie. O, ale Van der Wiel. Nie, no. Piękna paczka. Zobaczymy. Kolej zrejczkwitował. Boże, żartujecie sobie, co? No nie, ale miały być już 3 punkty. 5 sekund, dosłownie. Ale żal. No ale punktów nie dostaliśmy. To taka trochę słabizna. Ale końcy są. Zawsze są te końcy. Aha, i Fabregas ma ostatni kontrakt. No to inna sprawa. A teraz zmieniamy. No i tu dobiegło końca. Teraz zmienimy kostium w takim razie, jak taka sytuacja. Zakładamy strój Barcelony, za to można założyć. Okej. No tak, to udostępniłem. Jeszcze specjalnie damy lajka. Okej. Samemu sobie daję lajki, no fajnie, nie? Dobra, brązowy klasyk. Kurde, co ja robię? Jestem zakręcony strasznie. Dobra, następne spotkanie w takim razie. Jak to Fabregas nie może zagrać? Po czym wy pierdzielicie? Może grać, przecież jego ostatnie spotkanie. Założę mu kostium, boże, strój Barcelony. I tamten będę musiał potem kontrakt dodać. No i ma zaliczone spotkanie jak i Calhanoglu. Jaka paranoja. Jak dla mnie przynajmniej, to jest paranoja. No nic, trzeba przetrwać ten okres. No dobra, 4,5 gwiazdki oceny, to już i tak jest sporo. Inaczej, ja tego Turka po prostu się pozbędę i weźmiemy tego Hiszpana. Będzie wtedy to lepiej wyglądało. No i oczywiście zamienię jeszcze za tego, bo to chyba mi się już w sumie nie przyda. Dobra, już teraz mogę zacząć. Ale mam stracha, jak to wszystko w ogóle pójdzie. Cała ławka rezerwowych, jak i podstawowy skład już jest w złocie. Więc to jest już fajnie, że w tydzień zbudowałem skład. No może nie marzeń,
ale jest skład, to dla mnie jest najważniejsze, tylko niech mi wyszuka takiego przeciwnika i pewnie teraz znajdzie mi coś lepszego, założę się. Tak zawsze działa. Prawo Murphy'ego tak działa. A nie, 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 nie! No i jasna cholera. Dawaj. Ja tu gram teraz w strojach Barcy. CS-a. CS Fabregas. O, mamy przeciwnika Pedro. No to będzie ciekawie. Będzie ciekawie. Juan Fran. Vidal. Oczywiście nie Arturo, tylko Alex Vidal. No a ten ma już lepszy skład, więc przynajmniej będzie jakieś wyzwanie. Muszę mu przyznać na tej ofensywie. O cholera. I przegrywamy! Fantastycznie. Sergio już drugi raz puścił. Fantastycznie. Nie wiem, co ta obrona robi w ogóle. Czalhanoglu. Jaką bramę wpakował! Zajebiście turecki! No Turku! Ale szybki napad! Bender Çalhanoğlu! Zajebiście! Bender już dostał asystę, błyskawicznie! Mocne! Musi go boleć! Musi go boleć! Szybko stracił bramkę! Jak to wpadło! I to jeszcze od bramkarza! Çalhanoğlu, druga brameczka! Pięknie. Zajebiście. No po prostu zajebiście. Maestro. Dobrze, że mu dałem tą kartę. Bender. Piękna asysta. Żurado, 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 biegnij. Dobrze. Skup się. Dobrze. Lekkie podanie do Lars Bendera. Dośrodkuj! Turek! Boże, dlaczego? Dlaczego akurat lata? O fuck. Negredo, obok bramki. Boże! Dobrze, spudłował. Okej. Okay. Bramkarz się musi skupić. Podaj. Jest! Fabregas, Fabregas! Fabregas! O, czerwona! Tu musi być czerwona, jak przed polem karnym. No i dobrze, sędzia pan pokazał czerwoną kartkę dla Roberto Lago i gra w 10 i ma osłabienie na lewej stronie, co dla mnie jest plusem, bo mogę tam już napadać. Dobrze mu tak, w końcu. Jakaś sprawiedliwość, Çalhanoğlu. Trzeba mu dać teraz jakąś szansę. Dobra, zrobimy taki myk, nie wiem czy mi się uda. Już zaczęli grę. Porzucie. Dobrze. Dobrze się. No, dobrze się stało. Mają mu do zawdzięczenia. Tak, teraz rzut rożny. Łatwo, łatwo. Żurado! W stronę bramki. Dobrze, zaatakowane. Nie ma innego wyjścia. Przecież ja tu dominuję. Dlaczego kto ma większe posiadanie? Jest porówno jakimś cudem. Dobra. Na razie zostawiam to jak jest, bo wszystko się fajnie to układa. To muszę wam przyznać, ale Soriano w ogóle coś od kilku meczy taki niewidoczny. Nie widzę go, ale Çalhanoğlu jak najbardziej, kurde, uratował sytuację tak błyskawicznie, że tego nikt nie mógł zauważyć. Piękna bramka, no może nie z 20 metra, ale bramkarz tego po prostu nie obronił. Dobra, trzeba skupić się, walić to, że są lekkie lagi, a ta FIFA to jednak ma te wymagania mimo wszystko. O, widzę, że wpuścił Pity. Nowy zawodnik. O kurde, chyba jakaś szybkość na przed nami pomocy. Druga boiska. Soriano, Soriano! Strzela! Ależ wspaniale! O, i obronione. W środku idzie jakoś, przyzwoicie. Dobra główka! Aaa! Kto tą główkę szczelił? Dobrze! Kto tą główkę pierdzielną? Kto to był? Im się udało. Soriano? Nie gadaj, że Soriano. No, a zobaczymy, bo po tych koszulkach nie ma nazwisk, ale fajnie, Soriano, jak nic Soriano, piękna główka. No, Jonathan Soriano, o nim gadałem, no, w końcu te strzeli, konsekwentnie, pięknie. Nie, są nazwiska jednak na koszulkach, z tyłu. Jest, podanie bezbłędne i teraz to może być akcja. O to chodziło! Niestety, jest! Okazja. Piękna interwencja. Ach, kurde, słupek.
tym, gra tak... obrony to gra nie, 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 nie! Ja pierdzielę, czemu remis? Kurwa! I znowu muszę robić 1000 zmian. Nie, no bramkarz! Co ty robisz? No i zmiany muszę robić. Dobra. Centra w pole karne. No tym kurde! Zaskoczyć. No i będzie rzut rożny. Do końca meczu coraz bliżej. Wciąż remis, ale mogą zwyciężyć, o, cholera, jeśli go wykorzystają. Niewiele do końca. No i nie, i ma... tutaj będzie remis, co? Nie, co on zrobił? Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Pipi. Nie. Kolejny remis. Ostateczny rezultat 2-2. O Boże. Chyba, że nie są w takiej formie, jak prezentowali w pierwszych kilku meczach. Ale ten jeden zdobyty dzisiaj punkt nie przekreśla na szczęście dla nich szans na awans. Ale trzeci remis. Nie, to mnie boli. To mnie tak boli strasznie. Nie, nie. Będzie strzelał? Ale musiał. No nie, Hiszpan już nie gra najlepiej. Ale Lars Bender i Calhanoglu. Kurde, nie. Piękny, piękny duet. Tyle mogę powiedzieć z drugiej strony. Nie mogę narzekać. Ale coś mi nie idzie. Ciągle remisy albo przegrywam. No taki jest sezon, no co poradzić. 7 spotkań. Muszę wygrać 3 spotkania, wszystkie 3, żeby zaawansować w ogóle. Ale dobry i ten jeden punkt, mogę tyle powiedzieć. Więc nie mam nic do zarzucenia. Mogę być po prostu spokojny, że... No remis jest, no... Tyle, na tyle zasłużyłem. Pomimo tego, że mój skład już naprawdę funkcjonuje. No i tak, Fabregasa już nie ma. A zaraz, mogę go w ogóle... A, mogę go wyszukać na rynku transferowym. No i mogę go tylko squixelować. No nic, to quickselujemy. Żegnaj Fabregas. No i teraz dajemy po prostu na podstawowy... Na podstawową ławkę tego Pablo Hernandeza. No nic, skończyły się jego dni gry. No a ja mogę być tylko po prostu zażenowany tym, że znowu remis. Ale mecz był ciekawy. Calhanoglu strzelił swoją drugą brameczkę. Więc szczerze zostaje w moim klubie. Robi co trzeba. Bender pierwsza asysta od razu, mu się wbiła. Więc no jest dobrze, na najlepszej drodze jest. No i Bender od razu pierwsza asysta. Ten już dwie bramy. Też ma drugą asystę. No, no to Calhanoglu dzisiaj naprawdę zasynął bardzo ciekawie. No, robi się z niego już playmaker. A ten dopiero będzie zaczynał. Znaczy pograł trochę, ale jeszcze nic nie pokazał. No ale obrona tu widać taka sypka. No co z tego, że mają po 10 zgania, skoro nie utrzymują tej linii obrony. No, coś jest nie tak. Coś jeszcze mogę powiedzieć na ten temat? W sumie już nic. A temu jeszcze muszę dać kontrakt. No kurde, się chłopak załamie, jak mu nie dam. Musi dostać. No i dobra. No i Lars Bender też dostanie przedłużenie kontraktu. Rzecz jasna, nie wiem, czy mu dać na tyle. Dam mu na razie na tyle. Ale fajnie, fajnie się sprawił. Temu na razie nie będę wydłużał. Temu też tym bardziej nie ma co. Na ten to powinien pójść na wypoczynek. Nie wiem, jak ja to zrobię w ogóle, ale coś wymyślę. No póki co dziękuję bardzo za obejrzenie. Kolejny remis, bo już trzeci nawet bym powiedział.
Możecie ocenić, skomentować postępy tego duetu, bo naprawdę bardzo fajnie się pokazali i jak dla mnie bramka Çalhanoğlu zasłużona. Trzymajcie się, na razie, yo!